Siema, witajcie, drużyna łowców, kolejny wyjazd. Jesteśmy nad Dzikim Jeziorkiem w lesie, bardzo fajne miejsce. Godzina 15, przyjechałem godzinę temu. Zaraz dojedzie Adrian i Krzysiu, bo Adrian już dojechał. No niestety z nieznanych przyczyn zapomniał o pontonu w domu. Więc musi jechać po ponton, wróci myślę za godzinkę. Także czekamy, tutaj praktycznie zrzutu nie ma szans, tylko z wypustki, więc czekamy na ponton i tyle, zaczniemy łapać, pokażę może jak wygląda miejscóweczka. Piękny lasek w środku. No jest to jezioro Adriana, gdzie zawsze najwięcej karpi łowił. Także nie powiem, liczymy na jakieś rybki. Stanowiska myślę na 3 osoby tutaj spokojnie mamy. Tutaj będą chłopaki. Wiatr mamy dobry, prosto w twarz wieje, także pewnie syczy, ale jedna osoba ustawi tu, gdzie stoję, druga. No i będziemy wywozić. No ja będę tutaj po lewej stronie, już tam poda ustawiłem. Tam jest takie fajne wysepki z drzewami, jedną myślę, jednego markera tam postawię, a jedną spróbuję na środku jakiegoś placu fajnego poszukać, no ale to mówię, dopiero jak będzie ponton. Namioty rozbijemy gdzieś tam myślę, chłopaki zaraz jak dojadą, to się też rozpakują. No i mówię, nie wiem, no na pewno zostanę jeden dzień, chciałem 2 dni, ale nie ma nikogo chętnego, nie wiem czy tu samemu będzie mi się chciało siedzieć, czy jednak nie pojadę gdzieś na jakąś komercję jutro po południu, bo mam w sumie 2 dni, także nie chcę marnować. No zobaczymy, jak uda mi się kogoś namówić, to będę tutaj 2 dni siedział. Proszę bardzo, tutaj moje stanowisko. Wędki rzuciłem, ale na razie tak na pałę, ile się dało, 20-30 metrów od brzegu. I tyle, czekam aż Adrian przywiezie ponton, czekamy na Krzysia, także pogoda super. Także będziemy nagrywać, mam nadzieję, że jakieś rybki też już się pojawią. Pytacie o zanętę. Jak nęce już wam pokazuję. Co tu mamy? Kukurydza, wyka, pelecik 8, pelecik 16, wszystko mocno śmierdzące, zalane olejem z halibuta, pelet grill, halibut, także mocno intensywne, troszeczkę sypki zanęty też w smaku halibuta, standardowo, no spróbuję najpierw trochę drobnicy przyciągnąć, a już następne nęcenia będą praktycznie tylko grubszy pelet i kulki. Bez kukurydzy, bez zanętu. Tak zobacz. No zobaczę, no nie wiem czy to będę 2 dni. Jak będę 2 dni, no to na pewno szansa będzie większa, żeby coś tą zanętę ściągnąć. No jak nie, no to nie wiem. To będziemy trochę liczyć na szczęście, bo mówię, no już wstępnie nęcone nie było, ale coś te nasze wyjazdy, nie możemy się tak zgadać, żeby na dłużej pojechać. I przez to tak to wygląda. Mam nadzieję, że jeszcze się uda na jakieś 3-4 dni z nęceniem pojechać tutaj, bo tu no mówię, no karpie są na pewno, bo jest to udowodnione na zdjęciach, także woda jest fajna. No dobra, to oficjalnie jest godzina 5, mieliśmy zacząć łapać o 10. Wszystko zgodnie z planem. Mogą być ja. Auto oczywiście moje rozwalone. Krzysiu dojechał, 2 auta rozwalone. A zobaczysz moją oporę jak wygląda. Masakra. No dobra, łapanie liczymy od 6. A no właśnie. Co tam człowieku z lasu? Przyszedłeś z buta czy przypłynąłeś? Pierwszy śladek kłusowników znalezione w lesie. Pupa? Adam gościnnie na nowym filmie. Tandem Bike. Siemanko. Tester. Cześć. Cześć. Siema. Co tam u was?
Testujemy nowe zestawy. Mieliśmy łapać od rana, łapiemy od 2 godzin. Ale spoko. Rozbite, no widzieliśmy, spławy są. Spławy są ładne. Jak wam się podoba? Podoba nam się, spoko. Pokażemy jeziorko. Słoneczko zachodzi. Nie wiem, czy widać markery. Jeden, drugi, no i słoneczko. Ogólnie bajka. Ale przyszedł Adrian i bajka się skończyła. Jezu, to sama czapka co na ostatnim filmie. Ale w topa. Masakra, nie? Cały czas na tym samym jeziorze. Masakra. Masakra. Nie, Jarosławki, szósty wyjazd bez ryby. Jak się, Adrian, czujesz? Może dziś. Tam koło ciebie, tak? Nie, tam na przeciwko. Weź, Adrian, zrób też raz, Kupa. No nie wiem, czy będzie tak fajnie. A nie, jest faktycznie. No, uwaga. 3-4, urwał, ale urwał. No ale stały się, bo to wiesz, kamera jest, presja. Pokaż power. Czekaj, czekaj, czekaj. Pokaż chłopakom na forum, jak się rzuca. Rzut życia. Będzie dobrze. Nie wiem, czy to widać, ale tutaj tego płonie las. Adrian wpadł na super pomysł. Brawo, Adrian. No, ognisko mamy wypasione. Nie ma co. Nic nie widać, także. Nie wiadomo, kto mówi, Krzysiu. Możesz... Może skinienie mojej głowy. Możesz przeklinać, nie będzie wiadomo, kto. Ech, chuj. Wszyscy znają go na YouTubie. To przez niego taka oglądalność tego pierwszego filmu chyba. Właśnie, o, kolejny film z tym. Kontrowersje się sprzedają. Nie mówmy. Trzymajmy to w tajemnicy. Trzymajmy to w tajemnicy. To mógł być podjazd. Ale że zechciał z nami pojechać, Piotrek, co? No. Znowu. Z normalnymi ludźmi. On. Nie ma co. Techno, the techno guy. Ty patrz, ty, ale daje, widać, ty. Weź jeszcze raz włącz. Ale fazę widać, o jaką twarz. Weź, czekaj. Ale twarz. Nie, z daleka widać. No weź, nie robisz tak jakoś. No nie widać, bo widać. Może się musi nastroić kamera. O, no to faza. No dobra, jest już rano, po bojowicho jak widać. Pogoda zrobiła się hardkorowa. Właśnie Krzysiu wywiózł zestawy. No bez piknięcia noska, jakieś tam podskubywania, ale żadnego odjazdu konkretnego nie było. Także co, no. Postanowiliśmy, że zostajemy do jutra, także dwie doby pełne będą. Podnęciliśmy kolejny raz, także mam nadzieję, że wieczorkiem jednak jakaś ryba. No dobra. Jest długo wyczekana, wypracowana rybka. Historia taka, Adrian pojechał, zostawił nam wędki. No powiem tak, zestawy moje, kulki moje. Wykonanie moje. Krzysiu wyciągnął, ja wyrwałem ścin. Płynęliśmy pontonem, bo nam wszedł w ścinkę. No ale jest pierwszy karpik, także uznamy, że jest wspólny, Adrian w trójkę, tak? Po 33. No, nie no, ogólnie super, super. Walka była piękna, jak na takiego dzikuska, naprawdę nie jest duży, myślę, że będzie 5-6 kilo, ale... No ale kurde, trochę nam zajęło wyrwanie go. No dobra, jest rybka na macie, będzie sesja. Także Adrian, co? No żałuj, że pojechałeś. Żałuj, żeś pojechał, dzięki, mały, ale wariat. Dzięki, że dałeś kolegom wejść w ściny. Jestem cały mokry. No ale super, super. Spodnie. Ale super, super. Dobra.
widać. Tak, Adrianku, twój karb wygląda. Zostaje się w dzień, nie jeździ się do dziewczyny. Walczy się do końca. Dobra, jeszcze będzie więcej rybek. Musi być. Dobra. Dawaj jeszcze po chłodce. Odjazd kolejny. Bardzo daleka z samego środka. No piękna, tego kurde, to nie. Tyle siedzieliśmy bez brania, tu dwa brania w ciągu 10 minut. Przyszły z wiatrem w końcu. Oj. No tak tu Adrian się łapie karpie, jak cię nie ma, no. Dobra, wyłącz, dawaj. No dobra, żeby nie za dużo szczęścia, to się spiął. Nie będę pokazywał swojej miny. Dobra, wypuszczamy tego, co się nie spiął. Tego, co współpracował. Tak. Zdjęcie? No nie było zdjęcia. Dobra. No dobra, Krzysiu, to co? Trzeba się zwijać. Komu w drogę? Niestety. Kontakt z rybą. Nieprzyjemne uczucie, no ale co zrobić? Najgorsze jest możliwe. Ale my tylko do rana, ile tam, parę, 12 godzin więcej, 16. Parę ryb zrobicie. 16, parę rybek. No ogólnie co, spoko, co? Miejscówka genialna. Rybki jakieś tam były, dwa odjazdy. Nie znaliśmy wody, no ale trochę tam jakieś wnioski wyciągnęliśmy, także myślę następnym razem. Wiadomo, że na następny raz trzeba wywozić na nie bliżej niż 150 metrów. Minimum. No ale zresztą no mówię, no wczoraj te spławy były tak daleko, nie? No to też o czymś świadczyło, kurczę, nie? Że wszystkie rybki jednak z daleka wyjęte. Przełamaliśmy mit o tej wodzie, że biorą tu tylko w nocy. W nocy nie działo się nic, a w dzień były dwa odjazdy. No wiadomo. No, także ogólnie, no co, no szacuneczek. Ogólnie chyba przyjęty do drużyny łowców jesteś za swój skok w długich spodniach trzciny. Już wyschły. No już całe suchutkie, widzisz. No było warto, no było warto. Było warto. Podenerwuj Adriana jeszcze trochę na jego wędkę, nie? Nie będę tutaj tego robił. Zwycięzca dwudniowego tu przed nami, tak? No Adrian niestety, no. Ten kto wyciąga, ten zalicza, tak? Wędka nie. Twoja, ale wykonanie moje. Żarty żartami, ale no wiadomo. Ale 20 godzin moczyła się kulka i po 20 godzinach był odjazd. A na koniec jeszcze musiałeś oczywiście poplątać. Życie. No dobra, my się nie żegnamy jeszcze. No planuję 3 rybki do rana, nie? Mogą być wszystkie na Adriana wędki, bo i tak go nie ma. Ustawię sobie dźwięk SMS-a na sygnał Delkima. Więc jak będzie SMS w nocy, będzie wiadomo, że to od was. I żeby było brań. Będzie MMS. No właśnie, to liczę. Polska. Ja Piotruś, powiedz co się właśnie stało. Polska! Jest leszcz w końcu, doczekaliśmy się leszcza. Co mam powiedzieć, uczciwie wypracowany. No, podnoś. No nie, no. 11,5. Żeby mnie było widać, tak? Bo to jest... No, twoja rybka. O, to jest... Nie. 11,5. No dobra, Krzysiu, trzeba było Krzysiu, trzeba było zostać! Dobra, pokazuj, co tam jest. Pokazuj do wody. Weź, gdzie to łapać? Jest tylko git, jest git. Dawaj, nie, dawaj na macawa. Taki. Wyjdź z kadru ze światłem. Okej. No weź, daj, nie, no bliżej chodź. Jest dobrze. Nie czujesz? Dobra, nie pokazujemy. Tak, kruka, nie? A wiem, tak, kruka. Ta. No i do przodu. Nie, bo cały czas jeszcze widzę, że ma chęć się ruszyć. Nie, no. O, bardzo. No. Widać? A weź przyjdź bliżej.
świeci. Weź tą latarkę, lampę też najbliżej. No ma jaka na tej kamerze? Widać? Widzisz na kamerze coś widać? No widać zajebiście. No dobra. Masz kamerę? Masz kamerę? Nie, ja już mam. Kurde, słabo ciebie też widać. Weź tam. Daj mi tą latarkę. Daj mi do ręki. Zobacz, teraz widać? No, teraz bardzo dobrze. Widać? No, głowy ci nie widzę. O, teraz widać. Głowy nie musi być. No dobra, nocne nagrywanie. Noc, urasta. Jezioro Karsiborskie rządzi. Ale tutaj musisz powiedzieć, kto cię zaprosił na łowisko, bo tutaj jesteś z dwoma gospodarzami. No musisz to... O, ale piękne. Powiem tylko jedno. Ale pięknie. Krzysiu, po co pojechałeś? Super. Wywozimy deszczu, Adrianku. Ja nigdzie nie wywożę. Lepiej zostawić wędki, żeby nie płoszyć ich. Dużo wędek jeszcze w wodzie. No to co, Adrianku, powiesz? Czemu znowu ja? Dwie doby. Zadowolony, zadowolony? No miałeś branie na twoją wędkę, trzeba przyznać, no ale no. No to dwie doby na dzikiej wodzie, trzy karpie. Dwa karpie, jedna spinka. No, dwa karpie, jedna spinka. Nie było źle, no taki naprawdę w sumie pierwszy wyjazd na dwa dni na dziką wodę, bo tak do tej pory to tam próbowaliśmy krótko. Także myślę, że na pewno tu jeszcze wrócimy i pewnie Adrianowi też się uda jakiegoś złapać, no bo to przecież bez przesady. Do następnego. No to co, Adrianku, powiesz? Czemu znowu ja? Dwie doby. Zadowolony, zadowolony? No miałeś branie na swoją wędkę, trzeba przyznać, no ale no. No to dwie doby na dzikiej wodzie, trzy karpie. Dwa karpie, jedna spinka. No, dwa karpie, jedna spinka. Nie było źle, no taki naprawdę w sumie pierwszy wyjazd na...